Włączyłeś? Włączyłem. Czy ty wiesz w ogóle, co to jest? Co ty dmuchasz? Para wodna. Ale no tak ci mówią, że para wodna, a dlaczego to ma zapach truskawek? Bo czy... tam są dodany jest aromat truskawkowy. No ale przecież to nie jest aromat truskawkowy, tylko jakaś ciężka chemia. No to jest na pewno chemia, ale myślę, że wszystko, czym oddychamy i co jemy, to jest chemia, tak czy inaczej, nie? No ale nie wdychamy tak dymu całego. To nie dym jest, to jest para. Glikogliceryna i... Te nie rób reklamy, co tam jest w środku. Mnie chodzi o to, żeby to i nie... I aromat truskawkowy. Nie ma tu nikotyny. To jest tylko po to, żeby zachować sobie ten odruch palenia, ale tak. Bez trucizny już. Ja wiem, że nie ma nikotyny, ale trucizna nie jedno ma imię. Ale trucizna może być też dla uszu, a ty właśnie teraz trujesz. Dobrze. A ty czytasz książki dla dzieci? To, no ja nie wiem, czy to są książki dla dzieci. Dzisiaj w ogóle, no może zróbmy jakiś wstęp. Proszę cię bardzo. Wstęp. Dzisiaj będzie Tomek odpytywany. I dzisiaj będziemy trochę prywaty uskuteczniali, aczkolwiek chyba zawsze prywaty uskuteczniali. W końcu to twój prywatny kanał. I nasz prywatny. I nasz prywatny. Nasz prywatny pomidor. Pomidor. Ale dzisiaj trochę o przyjaciołach powiemy naszych i o tym, co robią. Dobrze, to zaczynasz od... Zaczynam od tego, żebyś mi powiedział, jak myślisz, co to jest bania? Bania to jest łaźnia. Dobrze, a w kuchni co to może być bania? Bania? No to jest jakaś duża, słoik duży. No, a danie z bani? Ja też nie wiedziałem. Danie tak, z bani? Też byłem zaskoczony. Kapusta kiszona. Nie, już okazuje się, że bania jest dawna nazwa... dyni. A, no bo jest bania, tak. Tak, tak. To jest jak to bym powiedzieć, no ten... Poradnik językowy. Poradnik językowy, to jest jeden fragmencik maleńki książki Małgorzaty Strzałkowskiej, Harcuj z nami ze słowami. To jest drugi tom. Pierwszy tom ukazał się jakiś czas temu. To było Dawniej, czyli Drzewiej. Bardzo mi się podobają te książki. I one mi się podobają z dwóch powodów. Z trzech. Z czterech. To jest taka jadłonomia, to nazywały się te książki o jedzeniu. To nie jest tylko o jedzeniu. Ja wiem, ale to jest taka jadłonomia słów, chciałem powiedzieć. A okej, dobrze, tak. Cztery powody, dla których ja bardzo lubię te książki i dlaczego je pokazuję dzisiaj, obie. Po pierwsze, bardzo lubię, on nie będzie mnie słychać, zakrywasz, jak zasłonię mikrofon, tak wiem. I szanuję i cenię Małgorzatę Strzałkowską. To jest naprawdę wybitna poetka. I ona na przykład napisała wierszyki, które łamią języki. To jakie to taki są wierszyki? Zbiór. No to musielibyśmy sobie teraz przypominać, bo ja tak na pamięć to nie znam tych wszystkich wierszyków, które ona wymyśliła. Ale to są takie mnóstwo. W rodzaju leży jeży koło wieży, a na wieży leży gniazdo nietoperzy? Tak, w rodzaju stołu z powyłamywanymi nogami. I brawo. Tak. Dziękuję. A wyindywidualizowaliśmy się z razem. A Jola lojalna, Ela nielojalna? No i cóż, że ze Szwecji? Pamiętam, Grażyna Torbicka to powiedziała w telewizji. To jest jeden powód. Szacunek i wielka sympatia dla pani Małgorzaty Strzałkowskiej. Drugi powód to jest szata graficzna, czyli Adam Pękalski, z którym miałem wielką przyjemność współpracować i dochowaliśmy się wspólnego dziecka w postaci Sołtysa Salomonka. Nie jestem zazdrosny. No nie, nie powinieneś, absolutnie. Gdyby nie Adam, nie byłoby Sołtysa Salomonka. Ale ja chciałem powiedzieć, że to, co mi się podoba w tych książkach, to to, że pani Małgorzata odkopuje stare słowa, nie tak. Tylko je objaśnia, co to znaczy, wiesz, bania, że to jest dynia, ale pokazuje nam, jaka ładna jest polszczyzna. Jakie piękne słowa bywają. Ja zresztą też mam to do siebie, że od czasu do czasu wpadnę na jakieś stare słowo i zaczynam je używać w dzisiejszym języku i ono lśni, wiesz, jakiś brylant. O tym zaraz porozmawiamy, bo to jest bardzo ważne. W białym kale jest wspaniale. O, proszę bardzo, na przykład. Tutaj takich smaczków chciałem powiedzieć, ale akurat przy białym kale to, no jest to pewnego rodzaju smaczek, tak. Jest mnóstwo. Jest biały kał? Kały, kaława, kałuszyn, kalisz, kaliska i okolone niegdyś bagnami pokrytymi wiosną łanami białych kwiatów, biały kał.
to miejscowości, których nazwy pochodzą od słowa kał. Prasłowiański kał oznaczał bagna, moczary, błota, a utworzono od niego przymiotnik kalisty, bagienny, błotnisty. Dobra, a kalisz też mi nie przyszło. Mówisz o polityku? Nie, o mieście. No, pewnie tak. Więc to był drugi powód. Adam tak. Pękalski. Ja się nie dam zbić z tropu. Pamiętam jeszcze, co miałem powiedzieć. Trzeci powód. To jest oczywiście wydawca, czyli wydawnictwo Bajka, wydawnictwo, z którym jesteśmy zaprzyjaźnieni, z którym współpracuję od wielu lat i dzięki wydawczyni tego wydawnictwa, czyli Kasi Szatyl-Królikowskiej, wiele ciekawych przygód zawodowych mnie spotkało. Tak. I wiele honorów też spadło dzięki tej naszej współpracy na mnie. To jest już wszystko, co zaplanowałeś? Nie, był jeszcze czwarty powód, dla którego ja polecam tę książkę i ja już nie wiem do końca dlaczego, ale chyba dlatego, że chodzi tu o język polski i też temu językowi polskiemu chciałbym dzisiaj, żebyśmy trochę poświęcili uwagi. No ja już nawet napocząłem. Tak, właśnie tak wyprzedziłeś jakby mój scenariusz. Przepraszam. Bo nasz język jest... Jaki jest nasz język? Miętki. Piękny. Nasz język jest bogaty, przebogaty. I tutaj przechodzimy właśnie od Małgorzaty Strzałkowskiej do mojego hobby. A tym moim hobby jest język polski właśnie. Tutaj widzimy dwa tomy ulubionego przeze mnie słownika. Słownik ilustrowany języka polskiego, Arcta. Arcta chyba. Arcta, tak? Arcta. Mm. A propos języka. teraz już tak nie pachnie, pamiętam jak go kupiłem na aukcji Allegro i napisałem pani taką bardzo entuzjastyczną potem opinię. No co pani mi napisała, widocznie uważa pan, że stare słowniki są tak jak francuskie sery, im starsze i bardziej śmierdzący, tym lepiej, bo rzeczywiście ten słownik trochę pachniał, ale już nie ma tego zapachu piwnicznego. To jest dla mnie niewyczerpane źródło radości, zaglądanie do tego słownika i przekonywanie się o tym, jak nasz język był bogaty i jak dzisiaj jest, bo ja ci będę pytał. Co to znaczy? Bo ja też nie wiedziałem, to nie jest tak, że ja tutaj jestem ten mądry, co wie, bo też nie wiedziałem. Ale ja się nie martwię, że nie będę to wiedział. To są fajne rzeczy. Ja, naprawdę, to znalazłem w ciągu dosłownie 5 minut naszą rozmową. Jedziemy. Okej. Okay. Czy ty wiesz, co to jest psica? Psica, ja tak mówię na psa rodzaju żeńskiego, bo nie lubię słowa suka. Tak, ale myślałeś, że jesteś twórcą tego. Myślałem, że psica sam wymyśliłem. No więc właśnie, otóż nie, ponieważ psica to było słowo funkcjonujące w języku polskim bardzo dawno, to jest przedwojenny słownik. Ono oznaczało sukę, oczywiście, ale również złą kobietę i złośnicę. No to jak złą kobietę mówi się, to jest suka jedna. Ale nie mówi się psico. Psico nie. A psico jest ładniej. Ładnie jest. Tak. I nie, tak, nie jest tak obraźliwie. Tak. Teraz, czy ty, jak myślisz, kto to jest romansistka? Romansistka? Tak. No taka, co romansuje. Też tak pomyślałem, nie. To jest autorka romansów. To myślałem w drugiej kolejności. Daniel Steel. Tak się mówiło właśnie, że jest to jakby w ogóle taka specjalna nazwa na rodzaj autorka literatki. Autorka romansów, tak. Teraz jest bardzo fajne. Co to znaczy skonić? Kogoś skonić? Skonić? To logicznie można sobie skojarzyć. Najechać koniem? Nie. Nie. Skonić? Nie wiem. Odwrotność spieszenia. No skonić, żeby zmusić do jeżdżenia konno. Tak, żeby posadzić na koniu kogoś. Okay. Piechura na przykład. To jest, jeszcze mam dwa takie, chociaż tutaj są tysiące, naprawdę. Co to jest symplak? Kto to jest symplak? Nie wiem. Też nie kojarzy mi się. Polski język. Symplak? Nie wiem. No, symplak. Bardzo fajne słowo, w ogóle takie wręcz jakby dzisiejsze mocno. Symplak. Nie wiem. Co to człowiek znaczy? Prosty, bez nauki. A, to z angielskiego simple. No, od... Że to prosty. No chyba tak. I jak tam jest dalej? Człowiek prosty, bez nauki, nieokrzesany. A wiesz, jak Zygmunt mówił? Nie symplak. Zygmunt Kałużyński lepiej mówił. Zwyklak. Zwyklak. No ale to tak jakby z tego tak, pnia. Ale zwyklak jest polski, ale... a symplak jest angielski. Ale może to nie jest z angielskiego, tylko z łaciny. Simple? No, jakiś po łacinie. Może być tak. Prosty. Nie pamiętam. Simplus?
No simplicity jest też takie, przecież to a też to po jest... angielsku. Simplicity jest po angielsku. Raczej wdało, tak. gdzieś raczej z południa. Okej, nieważne. Dobrze, to był symplak. Polecam to słowo, będę go używał. Ale zwyklak, ja proponuję zwyklak. Nie jestem arctem, ale Zygmunta Kałużyńskiego będę lansował póki żyje, bo uważam, że on miał fantastyczne powiedzonka i fantastyczne słowa, tak. I zwyklak należy do takich. No tak, żelazna szmata to był jego określenie, które świetnie bardzo mi się spodobało. Tak. Ja nawet optowałem. Dla takich niektórych ludzi. Tak, tak. Dzisiaj jest też ich znowu bardzo dużo, bardzo w polityce. Dużo, tak, tak. Żelazna szmata. Tak. Nawet od razu mi się jedno nazwisko. Ciekawe, czy państwo domyślają się, kto jest. Ciśnie się mnóstwo tych nazwisk od razu. Dobrze. Ale jedno jest takie, wiesz, w randze prezesa. Ostatnie będzie to pytanie też takie. To łatwe bardzo. No. Kto to jest człowiek truchliwy? Truchliwy to taki lękliwy. Tak, tak. Ale też bardzo mi się spodobało to słowo. Trwożliwy... Małoduszny, bojaźliwy, lękliwy. Tak. No to za takich truchliwy. Wyrazów jest mnóstwo. Tak. Ale ja sobie znalazłem taki stary wyraz, który po prostu uwielbiam. Używam go od czasu do czasu w celach terapeutycznych, ponieważ samo wypowiadanie tego słowa od razu daje ulgę. Pozwala zrzucić jakąś energię, szczególnie złą energię. Nie bez powodu to słowo różni się tylko jedną literą od jednego z najczęściej używanych słów, używanych w celu wyrzucenia złej emocji. Wiem, jakie to jest słowa. To, które używamy, czy to, co ja lubię? To, co lubisz, bo już mi mówiłeś. Tak, no, ja, nie będę zaskoczony. Więc to należy mówić głośno i takim nawet podniesionym głosem. W sytuacji, kiedy ktoś czegoś od nas tam żąda i mówi to, bo to, bez tego to nie ma znaczenia, bo to musisz to, bo musisz tamto, a ja wcale tego nie chcę i wtedy mówię furda obowiązki, furda to co oni chcą ode mnie, ja i tak zrobię swoje. Tak. A furda, jeżeli zmienią państwo pierwszą literę, to nie jest dokładnie, dwie litery trzeba zmienić, żeby dało... Może być burda. Burda, wydawnictwo, burda. No nie tylko, no burda to też jest chyba afera, nie? Awantura. No tak, ale burda nie daje takiej przyjemności, bo nie krzykniesz burda. No jak jest burda, to właśnie krzyczysz. Ale nie burda. Dlaczego nie? Krzyczysz inne słowa, bo i wtedy jest burda. Natomiast furda to jest takie, to jest eleganckie słowo. Furda można, też. Można publicznie powiedzieć, można w towarzystwie powiedzieć, można powiedzieć po to, żeby podkreślić siłę swojej osobowości, że mi tu nie będą mówić. No tak. Furda to wszystko. I teraz powiedz tak głośno, furda! Teraz to nie chcę tak ale mówić. Ale powiedz, ja bo zobaczysz, jak tu wibruje w ja ustach no i to tak. Daje takie, wiesz, wyrzucam jest, z złą tymi słowami energię. To jest tak, furda! Że... Strasznie ten nasz język teraz, no zresztą co na niego nie będziemy narzekali, no ale potwornie obumiera teraz. I usycha i taki się robi. No, furda to ja właśnie wprowadzam, wiesz, życie do języka. I to, co mnie najbardziej kłuje w uszy, to, że teraz na przykład umiera słowo trudno. Trudno, tak, bo ciężko się teraz mówi. Teraz jest ciężko, wszystko jest ciężkie. Ciężko ja, powiedzieć. Ciężko powiedzieć i ja, i to właśnie takie, to takie ciężkie rzeczy są właśnie te trudne rzeczy. I ja najpierw to tak w ogóle, bardzo mnie to raziło i myślałem, że to jest taka, no takie prostactwo współczesne, no ale okazało się, że no nie, no jednak właśnie w tych moich słownikach przedwojennych to już wtedy to słowo ciężko w tym kontekście też funkcjonowało. No niemniej jednak cieszyłbym się, gdyby było tak trochę rzadziej stosowane. Tak, bo jak jest słowo ciężko mówi, to się rzeczywiście od razu robi ciężko na duszy i tak dowala jeszcze. No tak, ale ja bym chciał, żebyśmy po prostu żyli w takim bogatszym świecie, również językowo, a szczególnie już ci, którzy się tak określają jako tacy patrioci, tacy walczący o Polskę, najczęściej używają najbardziej takiego prostackiego i ubogiego języka. Furda, wiesz, ci ludzie, o których mówisz. No nie da się tak łatwo ich niestety odgonić. Furda. Ja chciałem powiedzieć, że jak się zapuszczamy w stare dzieje, mówimy o starych językach, o starych słowach w starym języku. I o historii. I o historii. To możemy też przypominać sobie, że w historii, może nie całej, ale tak od końca XIX wieku, występuje coś takiego jak film, chciałem powiedzieć. I w filmie też są różne takie stare rzeczy, na przykład jak boginie Hollywood. Dzisiaj, czy mówi się o jakichkolwiek aktorkach bogini?
Nie, no to już nawet słowo gwiazda już tak właściwie zostało kompletnie pozbawione tego blasku. Celebrytka dzisiaj jest zamiast gwiazda. Tak. No ale to, bo teraz... Ale to przyszło też z angielskiego, celebrity. To nie myśmy wymyślili celebrytka. Ja myślę, że na pewno było jakieś to lepiej brzmi po angielsku celebrity, po polsku celebrytka brzmi tak trochę... pretensjonalnie i tak trochę plebejsko. No dlatego, że nas tego nauczyło no, ci nasi celebryci, celebrytki to że trochę... plebejusze też. No tak byli zawsze no, tak obśmiewani trochę, no, nie? No bo też były powody. Nie, różnie było. No, różnie zawsze, były, tak. No nie wszyscy, ale no, generalnie chodziło o to, że ktoś się stał sławny za nic. No, to znaczy tak. Nic takiego wielkiego nie zrobił, czy nie zrobiła, co by uzasadniało tę popularność. Tak, utarło się właśnie tak, że celebryta to jest celebryta, ale celebryta to niekoniecznie musi być człowiek utalentowany, czy taki, który odnosi sukcesy w dziedzinie, którą się zajmuje, takie wymierne sukcesy. Tak, tylko cwany. Jest sławny, bo jest cwany, bo tak. Umie wokół siebie zamieszać. Tak. I ja wiem, do czego ty teraz dążysz. Znaczy pytasz, czy w kinie są stare rzeczy. No, mnóstwo. Nie, ja chciałem powiedzieć, że w kinie, i o tych boginiach rozpocząłem rozmowę nie bez powodu, bo niedawno miałem okazję napisać wstęp do tej książki. Garbo, najbardziej tajemnicza gwiazda Hollywood. Książka jest świetna, bo napisał ją Robert Gottlieb, to jest były redaktor pisma New Yorker, wiesz, no, takiego najbardziej inteligenckiego magazynu amerykańskiego. No. I on naprawdę ma świetny warsztat dziennikarski, więc niby książek o Grecie Garbo to już powstały dziesiątki, jak nie setki. No proszę, jakie zdjęcie, no absolutnie jakby teraz zrobione, niewiarygodne. No właśnie, w ogóle ona była niewiarygodna. Tak, ona była, tak. Ale czy ty wiesz, że to jest dziewczyna bez wykształcenia wiem żadnego? Wszystko, ale... A co wszystko? Przeczytałeś no nie wszystko, książki nie przeczytałem, znaczy no. Wiem wszystko. No a wszystko kim w tym ona sensie... była zanim została aktorką? Ona w ogóle była z takiej bardzo biednej rodziny, tak, ze Sztokholmu. Tak. Oni zdaje się... Jej rodzice handlowali warzywami i ona sprzedawała truskawki na ulicy. Też. Ale potem chodziła w ogóle do takich darmowych jadłodajni, tam się stołowała jako dziecko, z tego co pamiętam. Ale potem, kiedy się zainteresowała teatrem, to zaczęła urządzać spektakle z dziećmi, które znała, na podwórkach wystawiali te spektakle. To bardzo mi się to spodobało. Czytałeś mój wstęp? Nie. Nie. Przepraszam, nie przeczytałem. Nie przeczytałem. Wszystko tam napisałem przy okazji, tak? Ale ja wiesz, że gdzie ona wystawiała z siostrą sztukę? Nie wiem. Na dachu takiej, na podwórku, na dachu ubikacji. No proszę, wychodka. Wychodka, tak. I nie wpadł. No tak, ale ona potem została sprzedawczynią w domu towarowym. Tak, tam została zauważona. W dziale. To jest bardzo ważne. Czekaj, jaki to był, ja wiedzie, kiedyś to wiedziałem, ale może sobie przypomnę. A jak nie, to wydedukuję. Ja bym powiedział kapelusze. Mm-hmm, takie duże. Tak, kapelusze? Tak. No ale podpowiedziałeś mi trochę. Podpowiedziałem trochę, ale to jest, dlaczego to jest ważne? Bo ona sprzedawała kapelusze i postanowili w pewnym momencie zrobić katalog tego domu towarowego. Okay. I zdjęcia robili. No i miały być zdjęcia kapeluszy. Ktoś musiał założyć ten kapelusz na głowę. Na twarz. Głowę. No i poprosili ta dziewczyna, co sprzedaje kapelusze, jest fajna, zrobili jej zdjęcie. No, proszę, znalazłem. Tak. Chodziło o to, żeby wiesz, nikomu nie płacić za to dodatkowo, tylko własnej zatrudnionej ekspedience. I się okazało, tak krótko pokazałeś, ale to właściwie była przyczyna jej kariery. Otóż zobaczono, że ona jest fotogeniczna. Nie tylko fotogeniczna, jest że jest tajemnicza, trochę jak Mona Lisa, że na każdym zdjęciu wygląda interesująco. Też nie w tą stronę. Właśnie nie mogę... I teraz niżej. Okej, dobra, jest. Okay. W każdym katalogu, który robili, zawsze były zdjęcia z nią, wtedy jeszcze Greta Gustafsson. Tak. Bo właśnie jak ją reżyser odkrył i zaczął ją uczyć i posłał na kursy i zatrudniał w swoich filmach, na razie w małych rolach,
szybko doszedł do wniosku, że ona ma w sobie taką tajemnicę, że jak występuje nawet w drugorzędnej, trzeciorzędnej roli, to i tak wszyscy na nią patrzą, a nie na głównych aktorów. Czyli coś jest, na tym polega gwiazda między innymi, że nie wiesz dlaczego, to niekoniecznie musi być wielka aktorka, ale ma magnetyzm w sobie, po prostu nie wiesz dlaczego, ale musisz na nią patrzeć i musisz się nią zachwycać i musisz nie do końca wiedzieć, dlaczego to wszystko się dzieje. Dobrze, ale czy ty na przykład czujesz ten magnetyzm Grety Garbo? Tak, tak. Właśnie Grety Garbo czuję. I niezależnie od tego, czy ona grała w filmach niemych na początku, czy potem w filmach dźwiękowych, to przez to, że ona była taka jakby oboczna, wiesz, to znaczy ona nie mieściła się w żadnej modzie tak naprawdę, robiła to po swojemu. Że była... mi przypominam Marlene Dietrich. No Marlena Dietrich raczej ją przypomina, bo trochę szła równolegle, ale po Garbo, to znaczy Garbo była no, taką największą no wtedy, tak, która wytyczała zainteresowanie widzów, powiedziałbym nie modę, nie szlak, bo to Garbo to była sama Garbo, to nie było tak, że potem były naśladowniczki Garbo, bo się nie dało jej naśladować. No ona taka hermafrodytyczna była trochę, taka rzeczywiście. No to się potem okazało, że była lesbijką. Tak, tak. I ona między innymi dlatego zniknęła, mając 36 lat prawdopodobnie. 36, tak, tak, bo jeszcze w 37 były rozmowy, bo nie bo jeszcze były rozmowy, bo próbowano ją namówić, żeby ona wróciła, ale ona nie chciała wrócić. Wiele było domysłów, dlaczego ona nie chciała wrócić, ale między innymi moja teoria jest taka, że już poza tym, że ona się bała, żeby nie zagrać w złym filmie i żeby nie zepsuć tej legendy swojej, ale oprócz tego ja myślę, że ona chciała po prostu prywatnie pożyć. I chciała zejść, wiesz, z trajektorii obiektywów i chciała po prostu pożyć, jako Greta Gustafsson. Ja myślę, że nie. Ja myślę, że ona bardzo się... No zresztą ona sama powiedziała, że jej wykopano grób, kiedy ona zagrała w tym filmie, ostatnim swoim filmie Dwulicowa kobieta, który został zjechany potwornie i który pomimo tego, że został tak strasznie zjechany, to sprawdzałem to. On nawet zarobił, w dwójnasób zwrócił te wydane na jego realizację środki. Natomiast to był taki moment, kiedy wszystkie te wielkie gwiazdy zaczęły być atakowane za to, że płaci się im tak ogromne stawki. Na tamte lata to były wielkie stawki. I one zaczęły funkcjonować jako taka trucizna box-office'u, taki miały przydomek. To właśnie była Garbo. Że zabijają dochody. Tak, że te dochody ich w ogóle pochłaniają. Tylko, że dokładnie to samo się dzieje teraz, kiedy w korporacjach są, wiesz, zwolnienia zbiorowe. No. I od kogo zaczynają? No zaczynają od tych, którzy potrafią najwięcej. Nie od tych, którzy najwięcej zarabiają. No, ale bo wtedy wyrzucenie takiej osoby, pozbycie się takiej osoby daje największą oszczędność no, korporacji. Oj, i potem na to, zobacz, dlaczego jest nie tak, że w korporacjach był taki moment, kiedy wyrzucano tych zagranicznych prezesów i prezeski, które były importowane z innych krajów, miały uposażenia no z krajów, z których przyjechały, czyli bardzo wysokie. Tańsi byli Polacy. I na to miejsce się Polaków i łatwiej dawał było za jedną czwartą tej pensji. Tak, ale nie mogę się z tobą zgodzić. Więc to były wielkie oszczędności. Nie mogę się z tobą zgodzić, że to jest tak, że się zwalnia tych, którzy zarabiają najwięcej, bo doskonale wiemy, że na przykład w wydawnictwach, kto do pierwszy do odstrzału poszedł, prasowych, wcale nie ci, którzy zarabiali najwięcej, nie redaktorzy naczelni, ale na przykład korekta. Korekta, no oszczędności były na takim, albo na przykład jeden redaktor musiał robić dwa tytuły. Ale co to jest za oszczędność 3000 miesięcznie? No ale jeżeli tych korektorów było wielu w dużym wydawnictwie, to te oszczędności były. Z korektorami był inny powód. Dlatego, że się komputery uruchomiły. Komputery mają automatyczne sprawdzanie pisowni. Też się nie mogę z tobą zgodzić. No jak to nie? A na przykład dlaczego się robi tak, że jeden redaktor nagle kiedyś w jednej gazecie pracowało 5 redaktorów, a dzisiaj jeden redaktor robi 5 gazet w wydawnictwie? Nie, dawniej było, w jednym tytule było 30 redaktorów. No tak, no ale teraz no, powiedzmy tak, wiesz. A potem było 5 w piśmie, a teraz jest 5 na 5 tytułów. No to też są takie oszczędności. To w każdym razie, wracając do Grety Garbo, ja myślę, i to znaczy ja myślę, no ja nie jestem wielkim fanem Grety Garbo. I nigdy tak do końca nie potrafiłem... Ale dlaczego? No poczekaj, mówię właśnie. Nigdy do końca nie potrafiłem zrozumieć tego fenomenu, bo jeżeli byśmy sobie wzięli takie 4 największe diwy,
w moim odczuciu, nie? Kina. Powiedzmy, że niech to będzie Garbo, niech to będzie Marilyn Monroe. O, właśnie, mam, a propos, właśnie, bo ją mam książkę też, Marilyn Dobrze, Monroe. Zaraz powiesz, bogini. Pozwól mi tylko powiedzieć. No, ale chciałem jeżeli, przypomnieć, jak wygląda. Będzie to no. Garbo, będzie to Marilyn Monroe, będzie to Audrey Hepburn i bo mam jeszcze taką wielką gwiazdę kina. No Marlena Dietrich, ale ona była specyficzna. Powiedzmy Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, ale to ona europejska gwiazda tak, bardziej. No tak, to jakby Greta Garbo James zawsze Bond dla mnie była... No tak, jest nadal. Zawsze dla mnie Greta Garbo była taka najbardziej zastanawiająca, ponieważ ja nie do końca dostrzegałem ten niewielki kunszt aktorski. A powiedzieć ci dwoma słowami, na czym polegał jej wyjątkowość? Jest ten magnetyzm, no. Dwa słowa. Mona Lisa. To znaczy tajemniczość. Wiecznie taka sama i wiecznie nieoczywista. Zauważ, tak. Że Greta Garbo prawie nigdy nie patrzy w kamerę. W odróżnieniu od większości gwiazd. Ona zawsze ma w bok gdzieś spojrzenie. Ona jest nieuchwytna. No jest nieuchwytna. Znaczy ja z jej filmów tak najbardziej lubię chyba Ninoczkę, którą zresztą niedawno widziałem i uważam, że to jest świetny film. Tak, i komediowy. Przedostatni, który zrobiła. Takie tytuły były, jak zrobiła Ninoczkę. Garbo się śmieje. Tak, tak była, no bo wielka tragiczka, a tu Garbo się śmieje. Tak, ja też lubię Ninoczkę. Ninoczka jest fajna. Tej dwulicowej kobiety nie widziałem, chętnie bym to zobaczył, ale to podobno było jakieś takie ja obrazobórcze. Widziałem, nie było takie straszne. No właśnie. No niemniej jednak myślę, że ona rzeczywiście, to co mówili jej przyjaciele, tacy ludzie, którzy byli z nią blisko. Ale ona nie miała przyjaciół. Miała mnóstwo. Miała mnóstwo przyjaciół. Ona miała niewielu przyjaciół. Ale oni byli bardzo blisko z nią związani. Ona, tak, ale właśnie niewielu nie miała, bo to nie była osoba z towarzystwa. Ona w ogóle nie lubiła chodzić do towarzystwa. Ona traktowała pójście na bankiet jak ciężką pracę. Tak, ale zamieszkała w Nowym Jorku, a nie wybrała prywatnie. Sobie gdzieś życia na wyspie, na przykład przy Sztokholmie. Ale nie chodziła na przyjęcia, na bankiety. Bywała przecież też w różnych takich wtedy, miejscach. Wtedy jak jej kazali w czasie... Nie, nikt nie mógł kazać. To, co mnie zaintrygowało... Mógł kazać, bo miała kontrakt. Jak już była po karierze. A jak była po karierze, to bardzo rzadko się pokazywała i w takich miejscach, gdzie wiedziała, że nie będzie dziennikarz. To, co mnie zaintrygowało, to że kiedy ona kończyła karierę, miała majątek szacowany na 15 milionów dolarów, mniej więcej. Natomiast kiedy umarła, wiesz, ile jej majątek wynosił? 55 milionów dolarów. I mnie to zaintrygowało, w jaki sposób ona do takiego majątku doszła, nie występując. Może dobrze zainwestowała. Ona handlowała antykami i sztuką. No widzisz. Więc to nie jest tak do końca, że ona była taką tajemniczą damą, która się od wszystkich odcięła. Była tajemniczą. Tajemnicza tak, ale nie była taką... Do handlowania sztuką ona nie musi bywać tam, ona ma swoich ludzi. Ale kontakty. To jest jedno, co mnie zaintrygowało. No. A czy teraz ty, to jest też ciekawe, czy ty będziesz wiedział, bo ja niedawno to dopiero odkryłem. W którym roku Greta Garbo po raz ostatni pojawiła się w filmie? Gdzieś mogła, nie wiem, w którym się gdzieś mogła pojawić. Co to był za film? To jest dopiero, no. To są dopiero niezłe jaja. Greta Garbo została sfilmowana w 1975 roku przez reżysera, który się nazywał Derome bodajże, do filmu pornograficznego gejowskiego Adam i Eve. To była sekwencja, ona wiedziała, że nie skąd. Ona została sfilmowana, kiedy szła po ulicy w Nowym Jorku. Okay. I jeden z tych bohaterów filmu, ponieważ to był ten czas, kiedy filmy porno były tak niemalże rozpatrywane jak kino regularne. Tak, miały w ogóle fabułę. I premiery kinowe przecież. Głębokie Gardło przecież miało chyba taką premierę kinową. Więc ten film Adam i Eve. Ja wiedzą państwo, o co Eve chodzi z tym filmem Głębokie Gardło? Państwo? No, państwo widzostwo. A to jest pytanie do państwa, czy do mnie? A do ciebie, żebyś tak nakreślił. Bo ty chcesz, żebym ja teraz takie trudne tematy dotykał, tak? Tak, ty mi zagadki, to a ja ci trudne tematy. Głębokie gardło. Tak. Głębokie gardło, tak się chyba mówiło na takich donosicieli też, nie? Dobrze, to jak inteligentny jest, no, inteligentna bestia. Tak. Też. Wracając do tego filmu w każdym razie. Informatorów To chodziło o Adam i Eve, czyli Adam i nie Ewa, tylko Eve po francusku, bo to był Francuz, Eve jak Yves Montand. I właśnie jeden ten Eve, który przyjechał do Nowego Jorku, chodził i zobaczył gwiazdę idącą po chodniku i
Była to ukradkiem sfilmowana Greta Garbo. A skąd wiedział, że gwiazda? Bo ona jak szła po chodniku nie wyglądała jak gwiazda. Nie wiem. Widocznie ten reżyser na nią tak polował i sobie taki cel postawił. Ona oczywiście o tym nie wiedziała, nie dostała ani grosza za to, że została w tym filmie pokazana. No i ostatni raz została uwieczniona na taśmie filmowej. To jest też coś niewiarygodnego. Ale jest pewność, że to była ona? Może to była inna staruszka? To jest oficjalnie w jej biografiach podawane. Tego nie doczytałem. W każdym razie Greta Garbo moim zdaniem jest w dalszym ciągu sfinksem. Notabene tak ją przedstawiano na ilustracjach jako sfinks. I to co ciekawe, jakby ona jest taka cały czas trochę jeszcze nie jakby zapomniana, pomimo tego wszystkiego. Bo w tej takiej popularnej kulturze Marilyn Monroe została już tak po prostu zmielona na pięć później, wiesz, a Garbo na tyle wcześnie skończyła karierę, że ona jednak przede wszystkim kojarzyła się z tą pierwszą epoką kina. No ale jak starego. Zastanawiam się, bo to jest tak, no właśnie Audrey Hepburn czy Marilyn Monroe zostały sprowadzone do rangi Myszki Miki i takich takich postaci. To Marilyn Monroe do Myszki, a ty wiesz, że Myszek Miki jest, że to mężczyzna, a nie kobieta. Dobrze, do Myszka Mikiego zostały sprowadzone, czyli do takiego gadżetu trochę, sprzedawanego w każdej oj, nie wiem, widziałeś film Bogini? Tamciu, ale nie o to chodzi. Mówię o tym, że one zostały sprzedane kompletnie, jako no gadżet i ale jako element dekoracyjny. Masz w każdym sklepie, nie, do którego wchodzisz z pamiątkami, ja magnes z Audrey Hepburn albo z Marilyn Monroe. No tak, no ale z królową Elżbietą II też był, więc wiesz, no to, czy gwiazda filmowa, czy monarchini, no tak, ale to ląduje na kubku. No, no dobrze, no ale nikt sobie nie stawia parawanu z królową Elżbietą, dlaczego? A w pokoju, a Marilyn Monroe stoi w wielu. Ja znam sam takie domy, w których są parawany z Marilyn Monroe i Marilyn Monroe wisi w klozecie. To nie widziałeś, słuchaj, domów w Anglii chyba, gdzie królowa w najbardziej nieoczekiwanych miejscach się pojawia. Na papierze toaletowym? Oczywiście, że też takie była. Pamiętasz Sex Pistols? Czyli zespół no punkowy, tak, który śpiewał o królowej. Tak, fakt, że ja też mam jakieś takie naczynie. No tak, tak, rzeczywiście mam takie dziwne naczynie, z królową nie będę wchodził w detale. No, no tak, no dobrze. Więc obaliłem w ten sposób twoją teorię a propos Marilyn Monroe. A propos królowej za pomocą Elżbiety. Królowej. Nie, ale ja, mnie to intryguje właśnie, że w Danii to była królowa Danii, no na dobrze, talerzykach. Ale na przykład jak byliśmy w Szwecji, to nigdzie nie było żadnego magnesu w pamiątkarni z Gretą Garbo, w jakichś takich sklepach z pamiątkami. Jak byliśmy w Rzymie, to Audrey Hepburn była wszędzie. Tak, Audrey Hepburn, ona mieszkała we Włoszech, wiesz o tym. No myślę, że to bardziej chodziło o rzymskie wakacje. Oczywiście, że tak, ale między innymi dzięki rzymskim wakacjom tak bardzo się związała z Włochami, była świetnie przyjmowana tam i ostatecznie tam wylądowała, tam mieszkała wiele lat. No tak, a Greta Garbo została w Nowym Jorku. No to rodzinny powód był oczywiście w wypadku Audrey Hepburn. A w wypadku Grety Garbo, no to była jej decyzja. Myślę, że to były kwestie biznesowe. Mogły być też kwestie biznesowe. Ja wiem jedno o niej, że ona taka była nie za bardzo lubiąca typowo kobiece ceremoniały, na przykład związane z urodą. Wiesz, te takie puszki z pudrem, sztuczne rzęsy, jakieś tam cienie pod powiekami, jakieś tam lakiery na włosy. Ona tego nie cierpiała. Kiedyś taka znana aktorka Lily Palmer została zaproszona. Lily Palmer była żoną z Rexa Harrisona. I oni zostali zaproszeni jako para na jacht Grety Garbo na Morzu Śródziemnym i tam w pewnym momencie potrzebowała skorzystać z łazienki i poszła do łazienki i zobaczyła przybory toaletowe Grety Garbo, która tam mieszkała i to była jej prywatna łazienka. Coś gdzieś słyszałem o tym, no. No i jakie były przybory toaletowe? Mydło i grzebień pewnie. Tak, był grzebień, szczoteczka do zębów, pasta do zębów i pół kostki mydła Lux. Tak. I to były wszystkie kosmetyki Grety Garbo. To też pokazuje, z jaką ona ulgą zniknęła, wiesz, z tego towarzystwa próżności. Ale mogła też być, też mówiono targowiska oni, próżności. Że jest próżną osobą. Vanity Fair, znane pismo o gwiazdach amerykańskie, to państwo wiedzą, co znaczy słowo Vanity Fair.
targowisko próżności. Właśnie. Tak. Ale z drugiej strony, kiedy, bo to jest jedno z ostatnich jej zdjęć takich oficjalnych, na które ona się zgodziła. To jest to, kiedy podpisywała przyjęcie obywatelstwa amerykańskiego. To pięknie wygląda tutaj. Tak, ale przyszła na to w woalce, żeby nie było zbyt widać szczegółów. Ale oka ma na woalkę, wiesz, wszystko widać. No, ale jednak pewne zmarszczki można ukryć dzięki temu. Nie, takie cienkie niteczki, duże przerwy. Whatever. Ja myślę, że to nie jest wszystko takie jednoznaczne i że idealizowanie każdej z takich gwiazd jest fałszywe. Dobra, Furda, gwiazdy. Przejdźmy do bogini. Bogini to już była. Marilyn Monroe przy okazji filmu Blondynka, ona wróciła w taki przedziwny sposób. Mnie się wydaje, że losy Marilyn Monroe zostały w Blondynce opowiedziane w taki sam sposób, jak można by opowiedzieć historię księżnej Diany. To znaczy roztrzęsiona, rozedrgana, nie umiejąca odnaleźć się w sytuacji, która wyniosła ją na szczyty popularności i szczyty, że tak powiem, władania duszami ludzi, ale nie mogąca sobie z tym dać rady i wreszcie to wyniesienie na tyle ją niszczy, że ginie młodo i w tragicznych okolicznościach. Dla mnie ten film jest... Masz tu Marilyn Monroe i księżnę Dianę i właściwie można by odbić je jak dwie połówki, a to nie ani chcę. Ale... Ja nie chcę powiedzieć, że to tak było w życiu, oczywiście, ale że one są tak przedstawiane. A no to są takie stereotypy. Bardzo łatwo jest w to tak jakby taką foremkę zrobić, ponieważ to jest takie, że tak serce się ściska. Natomiast ten film, który teraz mówisz, film Blondynka, ja to obejrzałem, to z pewnego rodzaju przyjemnością taką estetyczną, natomiast... Bo tam jest przepiękna aktorka, tak, która gra Marilyn Monroe, Anna de Armas. Jest zrobiony ten film, przede wszystkim od strony takiej wizualnej. Bardzo ładna, tak. Ale Anna de Armas, która w ogóle jest Kubanką, jest zrobiony świetnie. Uczyła się wiele miesięcy mówić po angielsku, amerykańsku, tak jak Marilyn Monroe. Tak, i się ostatecznie nie nauczyła i producenci byli niezadowoleni z tego, jak mówi Anna de Armas i ten głos, bo to jest bardzo ciekawe, nie wszyscy o tym wiedzą i ci, którzy tak mówią, że ja kocham takie prawdziwe kino, gdzie można z aktorami obcować, a nie jakieś tam elektroniczne awatary, to głos Anny de Armas był elektronicznie korygowany. Modyfikowany. Tak, żeby wyeliminować naleciałości hiszpańskojęzyczne, łacińskie. Anna de Armas chwilami mi trochę przeszkadzała jej bardzo ciężka charakteryzacja, ponieważ widać było no, taki bardzo gruby podkład, ale to jakby bardziej od strony wizualnej, od tej aktorki podobało mi się zdjęcia w tym filmie i ujęcia pewne, które ja były mówiłeś raz. Piękne, tak, ale ty to wróciłeś do tej urody tej aktorki, która taka jest taka strasznie piękna. Mówiłem teraz. Tak. Natomiast jak nie jest? To... Anna de Armas nie jest? Moim zdaniem nie jest aż tak strasznie piękna. A dlaczego nie jest taka strasznie piękna, jak jest? No, nie robi na mnie takiego wrażenia. Może poszukaj w sobie powodu. Ale ja nie mówię, ja tego nie zarzucam. No przecież nie musi być taka piękna w oczach każdego, tak? Moich jest pięknie. No to dobrze. Natomiast to, co mnie irytowało potwornie, to że ta Marilyn Monroe została w tym filmie pokazana jako taki strzęp rozedrganej histeryczki. Tak samo jak Diana w serialu The Crown. Właściwie w psychozie jakiejś takiej pogrążonej. Irytowały mnie potwornie te sceny, które były, no już pomijam te aborcje, ale... Aborcje zostały tak pokazane, jak w tych filmach ludzi, którzy walczą z aborcją. Tak. I płody. Niemalże na furgonetce można byłoby to zreprodukować. Takie wielkie zdjęcia płodów w środku, takie pulsujące z paluszkami. Tak. Ale tam były te ujęcia, gdzie ona była tak wykorzystywana potwornie seksualnie. Tak. To też jest takie nieuczciwe pokazywanie czegoś takiego. Dlatego, że jednak ona próbowała tę karierę zrobić, nie? I pomimo tego, że się zorientowała, że takie, a nie inne są mechanizmy, jednak zrobiła tę karierę i została w tym wszystkim. Więc to ujęcie takie, gdzie ona jest właśnie gwałcona na biurku, żeby dostać rolę i jej wzrok taki kompletnie zagubiony, nierozumiejący, co się dzieje. No, gwałconej ofiary. Fałsz. Ale tak, ale w tej scenie, w wielu scenach w tym filmie był fałsz. Natomiast jest dobrze to ładne. Poczekaj, razem pracowaliśmy w Playboyu. Tak. Pamiętasz, od czego zaczął się Playboy?
Od Marilyn Monroe. Oczywiście, na okładce pierwszego numeru Playboya no była Marilyn Monroe. Dobrze, i skąd się wzięło zdjęcie na okładce Playboya? Czy to ona pozowała dla Playboya? Nie, bo ona były zdjęcia z tego kalendarza takiego, które ona robiła, jak jeszcze nie była sławna. Dokładnie. A jaki to był kalendarz? Rozbierany. Tak. A jeszcze jaki? Kolorowy. Tak, jeszcze. Ścienny. Tak. Ona była pin-up girl. Tak. No. O właśnie, już najbliżej. Tak zwany garażowy. No tak, tak. To były kalendarze, które panowie sobie w garażu wieszali, żeby, no to było dla panów generalnie. I wszędzie w garażach były właśnie tego rodzaju pin-up girl i girls. I teraz ona za $50 pozowała do takich kalendarzy. Jeszcze nie była blondynką. Jeszcze nie była. Była ruda. Tak, jeszcze nie była, ale już bardzo pracowała na rzecz przyszłej kariery. Więc wiesz, no ja nie chcę powiedzieć, co tam było między nią a fotografem, ale trochę ona szła tą drogą, o której mówisz. Też no. Tak, no tak. No, znaczy nie można takich rzeczy mówić, typu, że nie wiadomo, co było między nią a fotografem. Natomiast to nie była taka kompletnie nieświadoma niczego. No świadomie dziewczyna. Stawiała otóż na nagość. No. Otóż to, tak. Miała te zalety. Zalet miała zresztą mnóstwo i uważam, że miała dużo większy talent niż oczywiście, się że mówi. Tak. I ona wiedziała, że ma większy talent, tylko nie umiała znaleźć okazji, żeby to pokazać, bo jej nie chciano. Od niej nie chciano, żeby była utalentowaną aktorką. Tak, od niej chciano, żeby była Marilyn Monroe, tak. Trochę kobietą, trochę dzieckiem, blondyneczką, uroczą, z talentem komediowym. Seksowną. Seksowną, koniec. Tak. Żadnych tutaj aktorskich dramatów. To, co jest ciekawe, to że nie pamiętam, kto to powiedział, ale ktoś powiedział o Grecie Garbo to samo, co o Marilyn Monroe. To znaczy, że kiedy jedna i druga pojawiła się na ekranie, stawała się wszystkimi kobietami świata. Że po prostu były obie takim destylatem kobiecości, takim czymś doskonałym. I to, co ciekawe, Greta Garbo całą swoją karierę, krótką, choć bardzo intensywną, prowadziła niesłychanie świadomie i sama decydowała o tym, jakie role będzie grała. Ona od samego początku trzymała ster. Natomiast rzeczywiście Marilyn Monroe pozwalała się obsadzać w filmach, które tak naprawdę nie spełniały jej pewnych ambicji. To były zupełnie inne osobowości. Garbo była, wiesz, Garbo przede wszystkim była Skandynawką, zamkniętą w sobie, introwertyczną, która bardzo in control, bardzo kontrolującą innych i siebie. Tak. Natomiast Marilyn Monroe była właśnie niestabilną bardzo osobą, z domu kompletnie zrujnowanego, wychowywała ją matka, w dodatku chora też na psychicznie, więc były momenty, kiedy ona musiała iść do zakładu zamkniętego. Ona chyba miała schizofrenię, ale potem wracała, ale wiesz, ona ją wychowywała. Wobec tego tak naprawdę ona nie miała fundamentu takiego, które by jej dawało poczucie bezpieczeństwa na przykład. Kompletnie tego nie miała. Co więcej, była na tyle roztrzęsiona i na tyle nieogarniająca tej sytuacji, która w pewnym momencie ona jakby wsiadła do pędzącego pociągu i potem już nie miała okazji, żeby wysiąść na jakiejkolwiek stacji po drodze, tylko on pędził i pędził cały czas przed siebie, a ona, tak jak nie tylko ona, właściwie wszyscy, którzy zaczynają pędzić za szybko, tak samo było z Michaelem Jacksonem, tak samo było potem z Amy Winehouse, tak było z wieloma, którzy za szybko. Jeżeli za szybko i psychika tego nie ogarnia, to zaczynają pomagać sobie. Alkohol, leki, przeciwbólowe, narkotyki, czyli wszystko to, co w sposób nienaturalny jest w stanie wpływać na człowieka, żeby wytrzymał ten pęd. Ale to też zależy od osoby. Oczywiście, że tak, bo mówię o tych, którzy nie dali rady. Nie dają rady, po prostu nie wytrzymują tego pędu. Można też zrobić jak Greta Garbo. Znaczy w pewnym momencie wysiąść w biegu, bo ona wysiadła w biegu po prostu. Tak, powiedziała stop, ona całymi wysiadam, latami nie dam zwariować. Ona całymi latami jeszcze potem prowadziła rozmowy na temat ewentualnych angaży. I to było tak, że jeżeli ona, bo ją namawiano, to było ciekawe, dawano jej wielkie pieniądze. Ciekawe, że wtedy, kiedy dochodziła do wniosku, że ona byłaby skłonna zagrać daną rolę, to najczęściej się zaraz potem okazywało, że ten projekt upadał.
A z kolei te, które jej proponowano i które były realizowane, ona odrzucała. Ale to nie było tak, że ona całkowicie zrezygnowała. No tak, bo jak ona się zgadzała, to żądała takich pieniędzy, że projekt upadał. No. A właśnie ona nie żądała takich wielkich pieniędzy. Wiesz, no wiem z jej biografii, no mnie to interesuje. No tak samo jak wiem o Bette Davis, czy wiem o Joan Crawford. Ale czy ty potrafisz odróżnić dobrą biografię od złej biografii? Znaczy potrafisz odróżnić autora, który oszukuje i który nagina fakty od takiego, który ma wszystko sprawdzone? Na temat Grety Garbo było bardzo dużo różnych fałszerstw i biografie jej były bardzo często fałszowane. No to właśnie. Prawda. Ale... I skąd wiesz, że to, co teraz powtarzasz, to jest... Już wiem, bo ile ona chciała, mało chciała. No, podobno właśnie to nie chodziło o pieniądze. Przede wszystkim jej zależało na tym, żeby dostała rolę taką, która będzie na jej miarę. To jakby cały czas jakby chciała występować z tej pozycji. Która by gwarantowała jej pozycję. A ponieważ żadna z tych róli tego nie dawała, to ona tych ról nie przyjmowała. Odwrotnie niż ta, o której powiedzieliśmy, przez chwilkę wspomnieliśmy, czyli Brigitte Bardot, która też na pewnym etapie się wycofała z kariery i powiedziała koniec. I ona rzeczywiście zrobiła to, co ty powiedziałeś o Grecie Garbo. Czyli ona po prostu powiedziała, to ja teraz jestem Brigitte Bardot i sobie żyję jako ja i realizuję swoje marzenia, i swoje fotki, pasje. I zwierzęta, tak, bronię. Zajmuje się zwierzęta. To samo zrobiła Doris Day. I ona by to zrobiła dużo wcześniej, gdyby nie to, że jej ten księgowy, czy też mąż, już tego nie jestem pewien, sprzeniewierzył i zniszczył zaprzepaścił cały majątek, w związku z czym ona nie mogła się wycofać, kiedy chciała i musiała jeszcze pracować przez wiele lat. Ale też już, kiedy się zabezpieczyła finansowo, to po prostu się odwróciła i poszła i powiedziała, nie chcę mieć z tym nic wspólnego. I Polaraksa tak zrobiła. No Polaraksa przeszła na emeryturę po prostu. To kiedy? To przecież dawno ona to zrobiła, no, i była przeszła na emeryturę projektowała aktorską. Stroje. Tak, bo ona postanowiła zająć się czymś innym, czyli zaczęła projektować kostiumy. Ja nawet pamiętam jej kostium, który zaprojektowała dla Ewy Błaszczyk. Ja też pamiętam. Oj, to było rewelacyjne. Byliśmy na jej recitalu, to był recital. Tak, recital, chciałem powiedzieć. Monodrama, to był recital Ewy Błaszczyk. I to była taka sukienka, taka na krynolinie. Rewelacyjnie to wyglądało, po czym kiedy pani Ewa skończyła śpiewać piosenkę, do której wyszła w tej sukience, ona tak po prostu przykucnęła i odeszła i ta sukienka została, bo się okazało, że ona była taką formą, z której po prostu pani Ewa wyszła. To był bardzo fajny pomysł, bardzo mi się to spodobało, to było zaskakujące wtedy, coś zupełnie nowego i to właśnie Polaraksa zaprojektowała i wymyśliła. No właśnie, ty mówiłeś co chwila, że podobno było, a propos starych słów, takie słowa, co moja ciocia używała, jak chciała powiedzieć, że właśnie się mówi coś. Która ciocia? Moja ciocia. Która? Freda. A, okej. Ciocia Freda. Dobrze. I ona mówiła zawsze ponoć. Używa słowo ponoć. Zdarza mi się czasami w książkach używać, zależy w jakim okresie się dzieje książka. Ponoć tak się już nie mówi. Ponoć to ale też furda ładne tam. Słowo. To jest właśnie ładne słowo. Ja chciałem jeszcze a propos filmów powiedzieć, że te stare filmy można, takie właśnie typu Greta Garbo, można oglądać na platformie, która się nazywa Flix Classic. PL, z którą ja współpracuję. I dlaczego mówię o tej platformie? Ponieważ tam teraz ogłoszony został konkurs na takich ludzi, co potrafią zapowiedzieć film. Potrafią o filmie powiedzieć, nie zdradzając puenty oczywiście, tak ciekawie, żeby po prostu zainteresować widzów i spowodować, że oni chcą ten film za chwilę obejrzeć, otworzyć. Trzech takich znam tylko. Trzech? Tak. To znaczy, kto to? Ciebie, Zygmunta Kałużyńskiego i Janowski się nazywał pan ze Starego Kina. Janicki. Pan Stanisław Janicki. Mistrz. Tak, ja dzięki niemu prowadził. Jako dziecko pokochałem Stare Kino. No więc, ale teraz poszukujemy takich młodych Janickich, Kałużyńskich. Raczków. I ewentualnie, tak, wystarczy wejść na stronę warsztatyzraczkiem.pl, bo warsztaty z Raczkiem to jest nagroda w tym konkursie. Bez spacji, bez kropek, tak? Tak, warsztatyzraczkiem razem pisane.pl i tam są zasady tego konkursu, tam jest formularz, który trzeba wypełnić i przysłać próbkę swojego zapowiedzenia filmu, który musi się zmieścić w 60 sekundach, czyli... Wideo trzeba przysłać. Wideo, tak. Takie krótkie wideo.
No i ci, którzy wygrają w konkursie, będą mogli wziąć udział w warsztatach, które zorganizuję, właśnie w tych warsztatach z Raczkiem, gdzie postaram się posprzedawać różne patenty na to, jak zrobić, żeby zainteresować w krótkim czasie widzów. No a potem będą mieli okazję zostać takimi prezenterami filmowymi w Flix Classic. Na początek, bo potem wszystko jest możliwe. Bo kariera może się pięknie rozwinąć. Tak jest. Także namawiam wszystkich. Polecam jeszcze Flix, jak to się nazywa? Flix Classic. Flix Classic, to jest PL. Czy to jest tak, że to się przez przeglądarkę wchodzi, tak? Przez przeglądarkę i tak to jest taka platforma filmowa jak Netflix, tylko wyłącznie stare filmy. VOD. Tak, VOD to jest polska platforma, wobec tego to wszystko jest po polsku i bardzo ładna rzecz tam została wymyślona, że każdy film nie ma tak jak w Netflixie czy gdzie indziej robionych takich napisów, jakichś czołówek, tylko każdy film jest reprezentowany przez autentyczny stary plakat. To bardzo Więc fajny to pomysł. Jest super pomysł, bo tak oddycha to tymi czasami, w których film powstał. Nawet można potraktować wejście na tę stronę jako zwiedzenie takiej galerii starych plakatów filmowych. Tak. A propos historii jeszcze, powiedzmy o pewnej książce i pewnej autorce tej książki, ale to więcej pani niż autorka. Pani Agnieszce, tak. Która jest pani od historii. To jest babka od histy. Babka od histy. Mówimy o babce. Pani Agnieszka Jankowiak-Majk. Sprawdziłem, żeby znowu nie zrobić błędu, bo już pana Janickiego pomyliłem. Osobowość, no, jakby wykraczająca poza... Pani Agnieszka. Pani Agnieszka, tak. Ja byłem zachwycony, jak szedłem na te... nauczycielki, tak. No bo niby pani Agnieszka daje takie pomoce dla nauczycieli. Babka od histy, no, czyli jest nauczycielką, powiedzmy. Ale robi to tak ciekawie i robi tak z tylu różnych stron. Potrafi przejrzeć książki, które są najciekawsze i poruszają takie tematy, ale daje też podpowiedzi, jak prowadzić lekcje w różnych dziedzinach, także takich, powiedziałbym, odważniejszych obyczajowo i robi to w sposób niesłychanie nowoczesny. Tak, ale to, co jakby mnie z racji na to, czym sam się zajmuję, najbardziej zaintrygowało, to książka, którą pani Agnieszka napisała, historia, której nie było. I to jest książka, która demaskuje fałsze historyczne, do których się przyzwyczailiśmy już i które w nas wsiąkły. I to jest coś naprawdę niesamowitego, ponieważ na naszych oczach teraz widzimy, jak historia nasza może być fałszowana i zmieniana na rozkaz, no bo to tak się to odbywa. I to jest tak z tą historią, że jeżeli 5 razy się powie, że tak było, a nie inaczej, to ludzie zaczynają mówić, no bo tak było, a nie inaczej. I pani Agnieszka właśnie postanowiła takie różne twierdzenia, które w nas wrosły i które są dla nas absolutnie oczywiste, zdemaskować i odkryć, wyjaśnić nam, czym tak naprawdę dana sytuacja w historii była. To jest świetna rzecz, także bardzo polecam. Tak, no i właśnie nie tylko ta książka, ale wszystko, co na stronie Babka od Histy pani Agnieszka zamieszcza, to my jesteśmy fanami w każdym razie. A propos babek jeszcze, a propos babek. Wielkanocnych? Nie, to mamy, to jest książka Zagadki babci. To już jest autopromocja poniekąd, dlatego że ja tutaj napisałem jedno z opowiadań, które są w tej książce. A ale... jesteś, rzeczywiście. Tak, polecam bardzo, bardzo, bardzo wam wszystkim serdecznie, niekoniecznie tylko z racji na to, że to jest moje opowiadanie. Oprócz mojego tu jest tak, Sylwia Hutnik, Roxana Jędrzejewska-Wróbel, dziewczyny wymieniam najpierw, dlatego patrzę. Autorki Zofia Stanecka, tak, bo to są opowiadania. Ewa Winnicka, Grzegorz Kazdepkę, pozdrawiamy Grzesia serdecznie, Tomasz Samojlik, no i Marcin Szczygielski. Czyli ty. Czyli a ja. O czym jest twoje opowiadanie? O babci oczywiście. To, tak, wszystkie opowiadania są o babciach. Niektóre są naprawdę, znaczy wszystkie są super, ale niektóre są mocno zaskakujące. Moje opowiadanie Przyszywana babcia opowiada o tym, że babcie można znaleźć, nawet jeżeli się jej nie ma. A to jest fajne. A ja moją mamę męczyłem, jak byłem mały, podejrzeniem, że zostałem podrzucony.
gdyż mieliśmy w młodości mojej, właśnie jak byłem dzieckiem, to mama, która była lekarką, chodziła na dyżury do szpitala, tata pracował, no więc wynajmowana była pani do opieki. Niania. Niania, taka, tak. No taka dziewczyna, która się mną opiekowała. I jak się nazywała? Ona się nazywała Apolonia. Świetnie. Tak. Apolonia miała na imię, czyli Pola, i Apolonia była bardzo wierząca. I któregoś razu dowiedziała się, że w kościele na Nowolipkach pokazuje się Bozia. Albo właśnie, nie wiem, Matka Boska chyba się pokazywała w kościele na Nowolipkach w latach 60. Znienacka pewnie. Znienacka. Więc ona, dowiedziawszy się o tym, a była na spacerze ze mną w parku, zostawiła wózek ze mną i pobiegła, wiesz, tam. Bozie oglądać. I wróciła do domu. Też pewnie byś chciał zobaczyć. No właśnie, ale byłem w wózku. Okay. I wróciła do domu i mama mówi, a gdzie jest Tomek? A ona mówi, nie wiem, bo ja pojechałam Matkę Boską oglądać. No i pobiegli do parku i ja tam pod drzewem w łóżku. To jaki to był park? Bielański. Bo na Bielanach w Warszawie mieszkaliśmy. I byłem podobno. No ale ponieważ przeczytałem kiedyś Lorda z Walizki, Oscara Wilda, to gdzie chodzi o to, że tam właśnie został podmieniony lord w walizce, to uznałem, że ja tam na pewno zostałem podmieniony i że ja, którego mama wychowywała, to nie byłem de facto jej synem, tylko kimś podrzuconym, bo zostałem zamieniony. Mama dostawała szału, a ja przez wiele lat uporczywie starałem się wykorzystać tę pole biedną, która tam biegała do kościoła na Nowolipkach, w celu dorabiania sobie teorii, że jestem lordem. Trzeba było test DNA zrobić. Nawet dostałem. No wiesz, wiem taką, właśnie. Taką, takie to pudełko. Polecamy to. Nie wiem, no, czy to należy polecać. Nie wiem, czy to należy polecać, ale pokażę, jak to wygląda. O, zobacz. Wiem, to jest. Czekaj, bo to są My okulary. Heritage. Tak. Tomek jest właśnie członkiem, tak? Może tak, ale nie mów dokładnie, bo to będzie reklama. No ale ja to chciałem, ale chcemy coś reklamujemy. Ja chcę pokazać, zobacz. Biohazard, to... proszę bardzo. Biohazard. O Jezu, wypadła mi fiolka. Ratuj fiolkę, słuchaj, bo się pomiesza DNA. Jeszcze nie ma tutaj DNA. Nie ma DNA jeszcze, bo ja się nie mogę zdecydować. Ciągle zapominam o tym. Niemniej... No, złudzenia prysną. No tak, dokładnie się okaże, czy mnie podmienili, czy nie. Nie, tu chodzi o to, że wysyła się taką właśnie próbkę DNA do zbadania i jest potem, przychodzi ekspertyza, która mówi nam, skąd nasi przodkowie się wzięli, tak. Skąd oni przyszli i kogo wśród naszych przodków mamy, jeżeli jak chodzi się okazuje, o grupy. Że Mongołów, albo Węgrów, albo tak, nasz z Afryki przyjaciel kogoś. Okazało się, że ma bardzo dużo żydowskiej krwi, chociaż w ogóle o tym nie wiedział i nawet nie wiedział, że w jakikolwiek sposób... Ale szczęśliwie nie jest antysemitą. Nie, wręcz przeciwnie, on pracuje w gminie żydowskiej, to się złożyło. Może przez zasiedzenie to tak... A może, wiesz, nie było w tym przypadku, ciągnęło go. Tak. Ale tak, rzeczywiście, no myślę, że można się albo ucieszyć, albo zmartwić, nie? Więc, no więc rozumiem cię, że nie wysłałeś jeszcze tej próbki. Mam dwie fiolki, tak jakby co? No, chyba dwie musisz użyć, nie? Aha, w różnych miejsc. No tak. Nie wiem, nie na wszelki wiem. Wypadek. Więc krótko mówiąc, będziemy teraz badać DNA, ale furda DNA, tak naprawdę. Ważne jest, żeby życie było kolorowe, żeby miało barwę i żeby było po naszemu. Dlatego lubię Gretę Garbo. Że która ona... była czarno-biała. Nie zagrała w jednym kolorowym filmie. No to tak, wtedy nie było jeszcze koloru. No, a dlaczego nie? No przecież Przeminęło z wiatrem zrobili wcześniej. No to w 1939 roku. Ona dopiero... nawet, słuchaj, była chyba nominowana do Oscara wtedy, kiedy Vivian Leigh była nominowana do Oscara. Trzeba by to było sprawdzić. I Vivian Leigh dostała Oscara za Przeminęło z wiatrem, a nie Garbo. To ja musiałbym sprawdzić matka, historię. Aż sprawdzę, wiecie, tak błyskawicznie tym mów w tym czasie. Jakoś mi się bardzo nie wydaje, żeby w 1939 roku one były jednocześnie mów, nominowane. Opowiadaj coś, a ja będę w tym czasie sprawdzał. No więc opowiadam coś, że z tych dwóch książek, Bogini i Garbo, moją ukochaną jest, ulubioną jest ta książka Garbo, bo tu nie tylko jest biografia Gottlieba,
Nie tylko jest mój wstęp, w którym zdradzam powody mojej słabości do Grety Garbo, ale także są właśnie liczne relacje różnych ludzi, którzy ją wspominają z czasów, kiedy była gwiazdą i z czasów, kiedy nikt nie wiedział praktycznie, co się z nią dzieje. I właśnie z tej drugiej części książki wziąłem relację Lili Palmer, o której wcześniej mówiłem, która sprawdziła przybory toaletowe Grety Garbo w jej łazience na jachcie. Ale tam jest, oczywiście są jeszcze inne relacje i takie trochę bardziej poważne. To, co dla mnie jest wyjątkowe, tutaj też widać, jak ona była nieprawdopodobnie przez całą karierę taka sama. To znaczy, ona się nie zmieniała, niezależnie od tego, że filmy były różne, ale ta jej taka nordycka, szwedzka czystość rysów i taka... Trwała. Była no, zawsze. Tylko, że ona potrafiła być też miękka. Tak, była w sumie bardzo młoda, kiedy odeszła. No więc słuchajcie, tak. W roku 40 nominowane do Oscara w kategorii aktorka pierwszoplanowa były Vivien Leigh za Przeminęło z wiatrem, Bette Davis za Mroczne zwycięstwo. Uwielbiam ten film i to jest naprawdę Dark Victory. Ja serdecznie wam polecam. To jest genialny film. Dzisiaj też poruszający. Greta Garbo za Ninoczkę dostała nominację do Oscara. Tak. Greer Garson za Żegnaj Chips i Irene Dune, chyba się czyta. Irene Dune za film Ukochany, którego w ogóle nie znam. Natomiast Mroczne Zwycięstwo, tak. No miałeś rację. Tak. Ja mam taką prywatną teorię. Pamiętam takie paralele. Naszą rodzinną mam teorię, że Marcin ma zawsze rację. Nie zawsze. Ale w 90% ma rację. Trudno mi jest to powiedzieć tak na głos i przyznać, ale no, taka jest prawda. No, to nie ma co. Nie zawsze mam rację, ale często tak myślę. Czy masz rację? Tak, natomiast... No nie, to zawsze myślisz, że masz rację. Nie, no, często, czasami wątpię, ale jeżeli się okazuje, że racji nie miałem, potrafię się do tego przyznać i nie mam z tym problemu, chociaż rzeczywiście no, jest nieco łysa, no, ale... Rzadko się to zdarza, więc jakoś wytrzymujesz. Tak, daję radę. Daję radę. Daję radę. Wiesz co? Koniec. Tak, już jest kończymy. Ponad godzinę gadamy. Ponad godzinę gadamy. No cóż, ale będziemy niedługo gadali znowu. Będziemy gadali pomidor. Tak, pomidor. A grałeś kiedyś pomidora? No, każdy grał w pomidora. To był pomidor. Na szczęście jeszcze nigdy pomidorem nie oberwałem. Tak. Furda pomidor. Serdecznie was pozdrawiamy i do zobaczenia niebawem. Jak Zygmunt.